Bardzo dziękuję panie profesorze. Szanowni państwo, na wstępie chcę bardzo serdecznie podziękować za wspólną kolaborację i wsparcie w trakcie wyborów, czy to w kampanii podpisowej, czy później. Nie znam tutaj wniosków, które wypłynęły z państwa dyskusji i wypowiedzi, ale jeśli idzie o Senat, no to zająłem trzecie miejsce, blisko 20 tysięcy głosów, czyli jest to odczytane za dobry wynik, choć pan przestrzegał mnie, że nie widzi wielkich szans, ale pomimo tego zarówno pan poseł Grzegorz Braun, jak i inne osoby z Konfederacji namawiały mnie, żeby wzmocnić listę, żeby pociągnąć. Udało się zdobyć więcej głosów niż lista w Konfederacji tutaj w Lublinie, co nie było aż taką łatwą sprawą, bo przypomnę, wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale on otrzymał o 9 tysięcy głosów mniej niż listy, które go popierały. Kandydat PiS-u uzyskał 1400 głosów więcej niż lista PiS-u tu w Lublinie. Ja akurat zdobyłem prawie 5 tysięcy głosów więcej niż lista Konfederacji. I o to chodziło, żeby tę listę wzmocnić i pociągnąć. Mam nadzieję, że też dzięki mojemu startowi lista Konfederacji była wzmocniona także do Sejmu. Pewnie pan profesor mówił o dalszych krokach. Nie wiem, co tu zostało powiedziane, ale oczywiście szykują się wszyscy do wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. I chcieliśmy, aby te wybory też były taką przygrywką, preludium do tego, co się stanie. Co się stanie w Sejmie, nie wiadomo. Korona powiększyła się o 3 posłów, czyli ma 4. Jak mówi poseł Braun, 400% normy. I mam nadzieję, że w tych przyszłych wyborach pokażemy dopiero, co potrafimy. I zwłaszcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego już pewne decyzje zapadły. Nie wiem, czy pan profesor mówił. I sądzę, że pokażemy tutaj swoją siłę, a przede wszystkim dowartościujemy Polaków na Lubelszczyźnie i w ogóle w Polsce i doprowadzimy do tego, że przestaną być traktowani lekce. Powiedziałem w programie telewizyjnym, że PiS traktował i traktuje Polaków jak idiotów, bo akurat proszony byłem o komentarz do tego, że w Parlamencie Europejskim PiS-owcy jak Patryk Jaki, Beata Kempa, Kosma Złotowski zagłosowali za rezolucją w sprawie jedzenia robaków. A w mediach polskich twierdzili, że tylko schabowy, że to absolutnie do tego nie dopuszczą. No i to jest właśnie wizytówka tej władzy i dlatego przegrali. Konfederacja nie osiągnęła tylu procent, ilu zamierzała, jakkolwiek powiększyła swój stan posiadania i w tej chwili jest taki moment, jak w Unii Europejskiej po odrzuceniu traktatu konstytucyjnego, moment refleksji. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie, ale bez wątpienia Konfederacja Korony jest wzmocniona i mam nadzieję, że w wyborach samorządowych, zarówno do rad miejskich, gminnych, jak i do sejmiku, jak i później do Parlamentu Europejskiego, pokażemy naszą właściwą siłę. Jeśli idzie o sejmik, to jeszcze nie ma porozumienia co do jedynek, dwójek, dla której części Konfederacji one przypadną, ale mam nadzieję, że pan poseł Grzegorz Braun tak sprawi, że będą to dobre miejsca i tu pan profesor będzie informował, które to są. No i tak jak mówię, raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, bo to nie była sprawa łatwa. Na przykład do Senatu wielu nie zarejestrowało się w całej Polsce kandydatów w ogóle, co powodowało naprawdę perturbacje, bo przykładowo dzwonią do mnie z Zielonej Góry i chcą głosować na Konfederację. Pytają, kto jest z Korony. No to wyszukuję ich z Korony. No dobrze, idą do urny, dostają dwie kartki. Kogo do Senatu? Nikogo nie ma w ogóle z Konfederacji. No i jest pustka, tak? No dostają dwie kartki i jest z Platformy, z PiS-u i samorządowcy. Nie znają. No to co robić, tak? I w wielu regionach tak to wyglądało. Więc na początku Konfederacja tak bardziej luźno podeszła do wyborów do Senatu, ale nie brała pod uwagę, że ludzie dostają dwie karty. Nie ma nikogo z Konfederacji, na przykład jest PiS i Platforma. No i kogo tu wybierać, czy głosować, czy nie. Jak się idzie do wyborów, to trzeba zapełniać listy. Po prostu trzeba zapełniać listy i walczyć, bo to będzie procentowało na dalszych etapach. I tego sobie i państwu oczywiście życzę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Raz jeszcze przepraszam za spóźnienie.
Jeszcze mamy pytanie.